Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie taki specjalnie dedykowany perfumom tańszym, czyli nie takim bardzo drogim. Mam swoje propozycje, co prawda nie jest ich dużo, słuchajcie, bo zawsze można znaleźć bardzo dobre ceny, słuchajcie, tych droższych perfum właśnie tutaj na różnych tutaj portalach internetowych, ale przedstawię Wam takie, które uważam, że warto mieć w swojej kolekcji i są naprawdę bardzo dobrej jakości, także zostańcie ze mną. Powiedziałam Wam w zapowiedziach, tutaj w zapowiedzi intro. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tanim perfumom, takim, które warto, słuchajcie, kupić, które są dostępne w perfumeriach internetowych, które są bardzo, bardzo kobiece, bardzo nawet mocne, bym powiedziała, że te projekcje są bardzo, bardzo dobre, więc czemu nie kupić, jeżeli nie chcemy wydać dużo pieniędzy, to serdecznie Wam polecam właśnie te produkty, te perfumy, które dzisiaj Wam przedstawię, także słuchajcie, zaczynając, będzie to taka właśnie półka cenowa, dużo, dużo przystępniejsza, a naprawdę zapachy przeze mnie sprawdzone i powiem Wam, trzymają się naprawdę cały dzień. Pierwszą taką propozycją, która zaraz jakby otworzę ten odcinek, będzie tutaj zapach, który ja Wam już przedstawiałam, a mianowicie jest to zapach Tessori di Oriente, słuchajcie, White Musk. Ja robiłam specjalny tutaj taki odcinek o tym zapachu, mianowicie odcinek taki o zapachach, które były moim odkryciem, które nie spodziewałam się, że będą tak dobre i będą ewoluowały tutaj w ramach takich zapachów moich ulubionych. Słuchajcie, także ja Wam tutaj tak podlinkuję ten odcinek, ale przechodząc tutaj właśnie do White Musk, bo o nim będzie mowa, czyli o białym piżmie. Ja w ogóle generalnie lubię białe piżmo. Jest to taki pudrowo-piżmowy zapach, bardzo fajny, oczywiście aldehydowy, to jest piżmo syntetyczne, słuchajcie. Jest to bodaj marka właśnie włoska, dostępne są te perfumy w bardzo fajnej cenie, bo bodaj chyba 3-4 euro, ja zapłaciłam 6 funtów, więc one na taką ilość, a jest to chyba 100 ml, tak 100 ml to naprawdę bardzo przystępne ceny. One są bardzo, ja Wam powiem, nasączone, tak przynajmniej te perfumy właśnie tutaj w sprayu, one są nasączone jakby na bazie olejków i trzeba uważać, żeby nie przesadzić, ja bym nie aplikowała na ubrania, ale właśnie tutaj na ciało, ale główne noty to są, tak jak Wam już mówiłam, aldehydowe piżmo, jest tu białe kwiaty, jest też jaśmin, takie pudrowe nuty i oczywiście tutaj różana taka kwintesencja. I słuchajcie, ja bym powiedziała, że to jest zapach bardzo, bardzo nietypowy, bardzo dobry, przystępny cenowo, ale powiem Wam, że niesamowicie uwiedzicielski, kobiecy, pudrowy i kto lubi właśnie wykończenie to takim białym piżmem, to gorąco polecam. Ja sobie jeszcze go tutaj, zobaczcie, jaki on jest właśnie taki bardziej, bym powiedziała, oleisty i on faktycznie, dlatego Wam mówię, żebyście nie aplikowały na ubrania, bo może być jakaś nieciekawa plama, ale naprawdę jest przepiękny, upajający, myślę, że na takie trochę chłodniejsze teraz wieczory, które się tu pojawiają i w ogóle na taką porę zimniejszą, super, super zaokrąglający, dynamiczny, ale pudrowy, elegancki, bardzo estetyczny zapach i tak jak powiedziałam, bardzo niedrogi. Ja mam ochotę właśnie spróbować tu też innych trochę zapachów Tessori di Oriente i na pewno niejednokrotnie na moim kanale właśnie znajdziecie tej marki jakiś inny, który Wam będę polecać. Zapachem właśnie niedrogim, słuchajcie, on należy do takich perfum designerskich, bo to jest Lanvin, znany Lanvin, Eclat Apeche, piękny psowy zapach, słuchajcie, dlaczego ja go polecam tutaj w zapachach takich wartych nabycia i które są tanie, a no on jest tani i słuchajcie, naprawdę można go dostać w perfumariach internetowych bardzo, bardzo tanio, nawet za 14 funtów, 20 funtów, duża pojemność, więc generalnie jest to zapach, który Wam polecam, bardzo trwały, bardzo bzowy, z wisterią tutaj, czyli taką wisterią, czyli takim trochę kwiatem właśnie bym powiedziała wodnym. Jest tutaj, są te akcenty brzoskwini,
i czerwonej peonii, a jest też cedr tulip, z Libanon, czyli libański chyba, bo tak to sobie właśnie z angielskiego tłumaczę. Jest też, słuchajcie, taki bardzo piękny bursztynowy, rozwijający akord, ale ja najbardziej, słuchajcie, czuję właśnie tą nutę niesamowicie upajającą, właśnie bluesową. Ja mam małą pojemność, widzicie? Ja z tym zapachem, kilka to jest pojemność, słuchajcie, 30 minut. Ja z tym zapachem zaprzyjaźniłam się bardzo, bardzo dawno temu, pracując jeszcze tutaj, mówię, dla Douglasa, perfumerii Douglas, jako bardzo polubiłam, jeden z piękniejszych zapachów. Ktoś, kto lubi besk, lubi takie właśnie wodne, akwatyczne zapachy, gorąco polecam. On, można go dostać, tak jak mówię, za grosze, naprawdę, porównując z innymi designerskimi zapachami. Naprawdę te perfumy są bardzo warte uwagi i niedrogie, jeśli dziwię, że za taką cenę, ale może on jest nie bardzo popularny, dlatego za taką cenę możecie dostać właśnie designerskie perfumy. Tak jak polecam, mówiła, mi się kojarzy troszeczkę właśnie z majem, tak, kiedy ten bez się pojawia, ale uważam, że on może być zapachem całorocznym, a przynajmniej jeżeli chcemy poczuć tak dynamiczny zapach właśnie tutaj bzu, taki upajający, bardzo wyrafinowany, bardzo estetyczny, to gorąco właśnie polecam perfumy, które są moim zdaniem naprawdę niedrogie i warte nawet tego 30-50 ml, bo możecie w granicach 20 funtów tu dostać. Następnym zapachem, a w zasadzie to będzie taka mgiełka do ciała, bo to jest Fragrance Body Spray. To jest na temat ogrodów tutaj wiśniowych, takich japońskich. Ja zrobiłam specjalny odcinek z Diora Sakura. Gorąco Was polecam. To są takie specjalna kolekcja privé. Także jeżeli lubicie takie kwiatowe esencje wiśniowe, właśnie przypominające Wam piękny, rozkwitający ogród japoński, zapraszam, ale nie przedłużając, właśnie ja tu chcę przedstawić tą małą mgiełkę Japanese Cherry Blossom. Ona wygląda tak i to jest marki, ja kupiłam w New Looku to, albo i Super Dragu, słuchajcie, to jest zestaw, zapach Body Fantasies, zestawu Body Fantasies. Tu jest prawie 100 ml, 94 ml, słuchajcie, ja sobie tak szukam, on był lansowany w 2000 roku, ja go kupiłam przez przypadek, był w promocji, ja nie wiem, można go dostać nawet za 2 funty, słuchajcie, przepiękne, właśnie takie upajające, bardzo trwałe w zapach, który ma tu nutę bursztynową, różaną, ale jest wykończony też tutaj właśnie takim kwiatem japońskiej wiśni. Słuchajcie, on jest niesamowity. Ja go używam czasem dezodorantu, tutaj zamiast, nie lubię takich kulkowych, więc używam go czasem właśnie tu pod pachami, ale czasem też go psikam sobie właśnie na ubrania. Jest niesamowity, bardzo esencjonalny, bym powiedziała, jak na kwiat wiśni, ale może dlatego, że jest połączony tu z różą. Bardzo trwały, słuchajcie, naprawdę taki zapach pick me up, a kiedy w zasadzie czujecie się źle, a chcecie być wyłapane z tłumu, ten zapach naprawdę jest świetny, ale tak jak mówię, to jest mgiełka, a w zasadzie taki zapach do całego ciała, ale naprawdę za grosze, i kto ma możliwość dostania czegoś podobnego właśnie w Polsce, czy nawet Super Dragu tu, czy właśnie w New Looku, tego zapachu to gorąco polecam. Tym zapachem, te zapachy są jakby nie było celebryckie, mam mowa tu Ariana Grande, ja mam tutaj wersję tą Eau de Parfum bodaj, właśnie wyrzuciłam butelkę i nie wiem do końca, z właśnie takimi owocowymi, kandyzowanymi owocami i też z wanilią, tutaj są czarne porzeczki, bergamotka, a także taki zapach tych żelków marshmallow, słuchajcie, czyli to jest taki zapach gourmand, trochę też drzewny, ale głównie taki właśnie kondensowane te żelki marshmallow i owoce, słuchajcie, no jest dość trwały, na mnie uważam, że taki właśnie fluffy, ta piękna tu obudowa i piękna buteleczka, ja zapłaciłam za niego za te 30 ml chyba 20 funtów, więc on jest niedrogi, ale naprawdę na wyprzedaży możecie dostać nawet i 100 ml, dużo taniej niż normalnie. To jest zapach, mówię, projekcja jest taka średnia, bym powiedziała, na mnie się delikatnie trzyma, mimo że ja gustuję w delikatnych zapachach, ale tak naprawdę to jest zapach bardzo fajny, nie wiem, ja słyszałam, że on jest
podobny do Baccara 540, ani trochę, nie wiem, ja trochę się nie zgadzam z tym, co w internecie tutaj znajduję i powiem Wam nawet, jak dziewczyny to porównują, ja wiem, że każdy ma inny gust estetyczny, inny i pod względem perfum, ale może dlatego, że ja przebywam bardzo, bardzo długi okres czasu tutaj na, że tak powiem, na podłodze perfumeryjnej, czyli w perfumerii te zapachy być może inaczej odczytuję. Dla mnie ten zapach jest dużo delikatniejszy i w zasadzie w ogóle mi nie, nawet te owoce kandyzowane nie przypominają mi Baccara 540, dla niego mam wielką ochotę i na pewno Wam przedstawię, ale polecam ten zapach, mam ochotę też tutaj dołączyć, żeby dołączył do mojej serii Cloud z Ariany Grande, przepiękny kokosowy zapach i niedługo go Wam przedstawię, ale też Wam gorąco polecam. Fajny, świeży, taki świeży, ale jednocześnie waniliowy, kandyzowany, fajny zapach gourmand, jeżeli nie chcemy wydać dużo, a chcemy fajnie pachnieć i trafić. Chcecie tutaj mieć fajny zapach właśnie taki do ciała, a jednocześnie takie body mist, to ja polecam zapachy Victoria's Secret. Ja mam tu Fresh and Clean, ten pink, ja go kupiłam dość dawno, one nie są drogie, po $15 czy nawet $12 za dwie buteleczki, już nie pamiętam tych promocji, bo dawno nie byłam. Słuchajcie, to są bardzo odświeżające, kwiatowe kompozycje, takie właśnie świeże, takie jak tu przedstawiono Fresh and Clean. Ja sobie go przypomnę, ale on jest taki bardzo owocowy, główne tutaj nuty, jeżeli w ogóle wyłapię, bo nigdzie nie mogę znaleźć właśnie, że tak powiem, w internecie tych wiadomości, ale on jest bardzo, bardzo świeżowy, taki trochę melonowy bym powiedziała i arbuzową wodę z takim domieszką kwiatowym, one są bardzo fajne, ja bardzo lubiłam niebieski, być może się przejdę i właśnie kupię niebieski, ale słuchajcie, na odświeżenie, one są wcale ta trwałość nie jest taka tragiczna, a dlatego jak chcecie niedużo, to polecam nawet wybrać w promocji, chyba są czasem za $25 czy 25 funtów, właśnie jak wybierzecie dwie takie butelki, takie odświeżające, także macie na długo. Ostatnią propozycją, ja go Wam przedstawiałam, to są zapachy Zary, niektórzy bardzo często właśnie pokazują te projekcje Zary w takiej pięknej buteleczce, może w takim opakowaniu pięknym, fiołkowym, fioletowym, 10 ml czasem na wyprzedaży, ja kupiłam tu, słuchajcie, Waterfall Broom, bardzo fajny, słuchajcie, zapach, który jest taki właśnie trochę pudrowy, trochę cytrusowy, wykończony właśnie takimi akcentami kwiatowo-piszmowymi. Zapach z 2021, czyli nie tak dawny, number 3, czyli kolejny z tej odsłony. Tutaj ja wiem, że niektórymi zapachami stoi Jo Malone i właśnie za tą serią zapachów tych tutaj nazwanych number 1, number 2, number 3. Ja nie wiem, ile ich jest, stoi właśnie Jo Malone. Czyli jeżeli chcecie kupić Jo Malone za grosze, to polecam tutaj zajrzeć do Zary. Główne nuty tu jest, słuchajcie, grapefruit, jest też mandarynka, nuty magnolii, jaśminu i fajne piszmo. Słuchajcie, naprawdę, on jest w takim rolonie, czyli fajnie sobie właśnie tu gdzieś w takich miejscach typu właśnie nadgarstek, czy za uszami, czy gdzieś tu a la deco, ten zapach rozpylić. Niesamowicie świeży, niesamowicie, słuchajcie, piżmowo-kwiatowy, fajny, świeży, miałam powiedziała taki świeżak, ale ta nuta kwiatowa jest dość wysoce tutaj oddana. Słuchajcie, i naprawdę pachnie mi takim trochę właściwie bzem też. I tak bym odczytywała go właśnie jakby taki ekwiwalent Lanvin też, bo on gdzieś tam ewoluuje właśnie, nie wiem czemu, dlaczego tutaj nie ma bzu, ale musi być coś takiego. Słuchajcie, co przypomina mi tą właśnie nutę trochę akwatyczną. Napiszę, że magnolia, jaśmin na fragrancice i nic więcej. Ale naprawdę, a pisze, że flora aquatic. Czyli generalnie coś tam jest takiego, co odzwierciedla właśnie te nuty takie właśnie wodne, takiego właśnie klimatu świeżego, a jednocześnie kwiatowego. On ewokuje, słuchajcie, takie bardzo fajne, bym powiedziała, nuty, które dla mnie są takim ogrodem kwiatowym. Kiedy wchodzimy do ogrodu kwiatowego, właśnie jest gdzieś tam taki strumyczek, czy właśnie ala wodospad i właśnie gdzieś
te bukiety kwiatowe właśnie mam przed oczami, używając tego malutkiego zapachu, coś takiego, takie reminiscencje. Ja wiem, że Wy lubicie te zapachy Zary, pewnie niejednokrotnie macie nawet większą wiedzę i więcej spróbowałyście. Jestem ciekawa, który byście mi poleciły. Ja chętnie zajrzę do Zary i właśnie kupię za te 5,99 takie właśnie fajne zestawiki i małe zapachy, które możemy użyć właśnie na co dzień i przy okazji mieć coś fajnego. Także koniecznie mi powiedzcie, który wy jeszcze byście mi polecili. I słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Staram się przedstawić te zapachy takie niedrogie, które mam od jakiegoś czasu i właśnie lubię, są moje ulubione, naprawdę z ręką na sercu Wam poleciła i wydaje mi się, że są do dostania wszędzie. Słuchajcie, zapraszam wszystkich nieśmiałych i tych śmiałych, jeżeli lubicie mój kanał, oczywiście do polubienia, do subskrybowania, żeby Was przybywało i żebyśmy dalej rozwijali ten kanał. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że do mnie zaglądacie i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!